Gimper startuje ze swoją galą. Siemano świry! Witam serdecznie! Ale kozak zabawka, co? Jakiś tydzień temu trochę zwlekałem z tym, żeby to nagrać. Gimper wrzucił film Ukrywałem to przed wami, który, jak każdy szanujący się youtuber, przeważnie w tego typu filmach zapowiada merch. Gimper zapowiedział, że otwiera swoją własną galę. Wielu z was nie wierzyło. Wielu mówiło, że się poddaliśmy. Tak. Tworzy się historia. Tylko, że nie będzie to konkurencja dla Fame MMA, tylko gala gamingowa, co właściwie spodziewałem się, że prędzej czy później nastąpi. YouTuberzy z takich prostych biznesów typu wydanie iluś tam koszulek, napisanie książki czy zorganizowania meetupu w końcu zaczną iść w taką naprawdę biznesową stronę, mając załatwione już dookoła swojego nowego biznesu to, co w sumie jest najtrudniej uzyskać, czyli uwagę odbiorców. I ciężko mi wyobrazić sobie rekwizyt, który lepiej oddaje moją nową markę. Be loud! Nie wiem, czy to wyraźnie było słychać. Be loud! Moi drodzy, czym jest Be loud? Be loud to mój zupełnie nowy projekt skierowany do was, graczy komputerowych, którzy chcieliby wziąć udział w turniejach, pokazać się na scenie, wygrać nagrody, a przy okazji świetnie się bawić. To w swoim nowym biznesie mają zapewnione już na starcie zupełnie za darmo. E-sport jest taką gałęzią przemysłu, która z roku na rok rośnie na wartości, więc no dziwne by było, gdyby nikt się w tym w Polsce nie zajął i nie postanowił też trochę skorzystać z tego, że tak bardzo rośnie wartość, a dzieciaki w szkołach chcą być albo influencerami, albo e-sportowcami. Duże turnieje e-sportowe mają to do siebie, że bardzo ciężko jest się na nie dostać. Be loud jest marką, która organizuje turnieje amatorskie i semi-pro. Zgłosić do nich może się tak naprawdę każdy. Również ty. W co będziemy grać? Zaczynamy od 3 tytułów, a ich lista będzie stale się powiększać. W ramach jego gali oczywiście będą się odbywać kolejne turnieje, które będą transmitowane online. Pula nagród będzie tak duża, ile pojawi się lajków, subskrypcji i followów pod profilami marki, którą właśnie założył Gimper, czyli Be loud. Linki do wszystkich z nich znajdziesz w opisie. Za każde 10 tysięcy obserwujących na dowolnym z tych profili dorzucamy 1000 zł do puli. Co to w praktyce oznacza? Przykładowo, jeżeli na koniec turnieju na Facebooku będziemy mieć 55 tysięcy polubień, na Instagramie 65 tysięcy lajków, a na YouTubie 40 tysięcy subskrypcji, to całość tego sumuje się do 160 tysięcy obserwujących. W związku z tym pula nagród do podzielenia na dwie osoby, bo turniej jest 2 na 2, wynosi aż 16 tysięcy złotych. Co jest generalnie fajnym pomysłem, bo całe wydarzenia na pewno będą medialne i Gimper o to zadba, a dla masy osób, które lubią grać, ale są gdzieś tam trochę za słabe na turnieje, czy po prostu gdzieś tam by się chciały pobawić, no to cały czas będzie przyciągać nowych użytkowników i sponsorzy na pewno będą chcieli się gdzieś tam u niego pokazywać. Co więcej, jeżeli sumarycznie przekroczymy 50 tysięcy obserwujących, dorzucamy kolejnego tysiaka. Jeżeli potem przekroczymy 100 tysięcy, dorzucamy znowu kolejnego tysiaka. Także będzie o co walczyć. Ale mu zrobiłem laurkę, ale no cóż powiedzieć, cieszy jak ktoś z branży, nawet jeśli się nie znamy, gdzieś tam coś fajnego działa i próbuje zrobić jakiś fajny biznes. 20 stycznia w środę ruszają gry. Od piątku 22 stycznia zaczyna się faza live, czyli meczy streamowanych. Live'y są w piątek, w sobotę oraz w niedzielę, kiedy to będzie wielki finał. Sądzę, że to kwestia czasu, aż youtuberzy zaczną organizować jakieś freestyle rap battle. Zawody w biegach już w sumie były. Może w ogóle youtuberzy powinni utworzyć osobne państwo, bo będą zakładali coraz większe te biznesy. W Stanach MrBeast założył od razu całą wielką sieć restauracji z burgerami i od razu postawił chyba z 300 punktów w Ameryce. You like what you saw in this video? You too can eat Beast Burgers. I literally just opened 300 restaurants all across America. But we only serve people through delivery apps. Basically open up whatever you use and search Mr. Beast Burger. And we even have our own app Mr. Beast Burger. And you could order anything from our amazing and delicious menu. To jest dopiero 2021 rok. Za 5 lat oni będą w ogóle mieć już jakieś gigantyczne biznesy. Każdy po kilkaset milionów. Dlaczego youtuberzy, którzy są tak lubiani, nie mieliby założyć swojego państwa? W sumie mówię całkiem poważnie. Nie mówię. Prezydentem został po Freeze. Nie, dobra, ja schodzę, nie. Biały Dom już mają, przenosimy stolicę do Krakowa, a honorowym członkiem miasta zostanie Kiki85UUU. Witam was. Jesteśmy świeżo po świętach Wielkiej Nocy. Oprócz tego w dzisiejszych newsach trochę o walki polskiej policji z bałwanami, trochę o czerwonym przycisku Trumpa do wzywania Coca-Coli, a także kilka innych jak zawsze. Nie mamy czasu, zaczynajmy. Na początku pamiętajcie, żeby zostawić subik i dzwonik, bo od czasu do czasu robię niezapowiedziane live'y, więc warto, żebyście dostali od nich powiadomienie właśnie zaznaczając dzwonik. W Ameryce jeden z zespołów zagrał koncert. Żeby wszystko było bezpiecznie, członkowie zespołu byli w wielkich bańkach i też wszyscy na widowni byli w innych, mniejszych bańkach.
Na całą imprezę przewidziane było 100 baniek. Wewnątrz każdej z baniek znajdował się dodatkowy głośnik o wysokiej częstotliwości, który zapobiegał tłumieniu dźwięku, a także butelka z wodą, wentylator na baterię, ręcznik i tabliczka "muszę się wysikać, gorąco tutaj". Następny news. Biden, wprowadzając się do gabinetu owalnego, postanowił dokonać kilka zmian, m.in. usunął z niego czerwony przycisk, który służył Trumpowi do zamawiania dietetycznej coli. Trump chwalił się już nim w 2019 roku, kiedy przyszli do niego dziennikarze i postanowił się pochwalić, że jak naciśnie guzik, to przychodzi do niego kelner z kolą. Jest to duże poświęcenie. Następny news. W ogóle wybaczcie, że nie ma za mną LEDów, ani nie ma poduszki, ale w sumie jeszcze nigdzie w internecie o tym nie mówiłem, ale przeprowadziłem się po raz pierwszy w życiu i jeszcze tutaj trochę rzeczy jest do ogarnięcia i na pewno będziemy patrzeć co i jak, żeby te najważniejsze elementy zostały jednak zachowane. W Indonezji, gdzie koronawirusa miało już 900 tysięcy osób, rząd postanowił, tylko nie tak jak u nas była sprawa z aktorami, że nie wiadomo, czy ktoś postanowił, czy nie, nikt o tym nie powiedział wprost, coś mówili później o jakiejś akcji promocyjnej, a tam od razu rząd powiedział, że jako pierwsi mają szczepić się influencerzy i influencerki. Nie dlatego, że są to najbardziej essential zawody, choć umówmy się, że... Hop News. Oglądanie Hop News powinno być dla każdego człowieka bardzo essential, ale tam stwierdzono, że po pierwsze najłatwiej będzie dotrzeć do jak największej liczby osób przez influencerów, a po drugie będzie to jakieś narzędzie do walczenia z antyszczepionkowcami. I jednak możliwe, że sporo osób zanim natrafi na jakieś antyszczepionkowe treści, to najpierw zobaczy, że ten popularny mainstreamowy influencer się zaszczepił i już wtedy zdąży podjąć decyzję. Ciekaw tylko jestem, czy tacy, nazwijmy to, influencerzy starszego pokolenia, czyli jacyś strzelcy, aktorzy czy osoby znane głównie z telewizji, czy też się łapią do tej grupy. Bo to by było dziwne, gdyby tylko influencerzy byli najpierw zaszczepieni, mimo że oni trafiają jednak zdecydowanie do tych młodszych osób. I seniorzy raczej nie są na bieżąco z top 10 na TikToku. Następny news. Jakiś czas temu dość wiralowe było wideo z Mińska, kiedy monitoring nagrał w nocy funkcjonariuszy, którzy chodzili i niszczyli bałwany, które miały hasła, które niespecjalnie się podobają reżimowi. Czy też czerwono-biało, czerwone symbole, i robili to w nocy po to, żeby ludzie się właśnie z nich nie śmiali, że tutaj funkcjonariusze chodzą i się rozprawiają z bałwanami. Zapomnieli niestety o monitoringu, ale w Polsce, jako w państwie prawa, postanowiono podejść do sprawy dużo bardziej otwarcie. Bałwan z napisem godzącym w Prawo i Sprawiedliwość stanął w centrum Suwałk przy placu Marii Konopnickiej. Strażnicy miejscy, gdy zobaczyli napis znajdujący się przy bałwanie, natychmiast podjęli interwencję i usunęli go. Sprawa została zgłoszona na policję, gdzie wszczęto śledztwo. U nas z bałwanami zajmują się w normalny, otwarty, cywilizowany sposób. Nikt nie chodzi i nie niszczy ich wieczorem, tylko policja nagłaśnia i podaje do mediów, że oni się zajmują sprawą związaną z bałwanem. Przypominam o moim Instagramie hop.yt, oczywiście łapiks, subiks, dzwonik, bo robię niezapowiedziane live'y. Ja jestem Hop, wasz